Hej, witajcie. Czas na pierwszy z dwóch filmików podsumowujących 2018 rok. Pierwszy jest ze względu na kanał na YouTubie. To podsumowanie kanału... Pierwszy to podsumowanie tego, co wydarzyło się na tym kanale, ale też trochę takie patrzenie w przyszłość na bazie tego, co udało mi się zrobić. Drugi, który wrzucę w poniedziałek, będzie dotyczył podsumowania roku biegowego, bo jednak te biegi troszkę będą wracały i od razu mówię wam wprost, dzięki nagrywaniu pewnych materiałów o bieganiu zmuszam się, jak gdyby, albo czuję się odpowiedzialny przed samym sobą, ale też przed osobami, które klikają te filmiki, żeby jednak pewne rzeczy zrobić, a po prostu szykuję się do ultramaratonu na koniec czerwca, 54 km, więc muszę coś robić, bo samo się nie przebiegnie. Ale wróćmy do YouTube'a. Słuchajcie, kiedy zaczynałem ten projekt, tak naprawdę, wiadomo, wszyscy mamy swoje marzenia z tym, co robimy i tak dalej. Natomiast jestem w takim momencie, w którym bardzo mocno zastanawiam się to nad tym, co daje mi frajdę w życiu. Szukam swojej pasji, bo nie jestem do końca przekonany, że ją znalazłem, że w 100% wiem, czego chcę od życia i tak dalej. Natomiast myślę, że dzięki temu wszystkiemu, a to jest 131 materiał, a wychodzi na to, że 132 materiały pojawią się w tym roku i to od marca chyba tak naprawdę, czy od lutego, kiedy zaczynaliśmy, to tak naprawdę dużo się zmieniło u mnie wewnętrznie w głowie i ja wiem, że do wielu ludzi nie trafia tego typu podejście do życia, czy motywowanie się, szukanie tychże, jak gdyby, nie wiem, ulepszania samego siebie. Ale coś w tym jest. I ja daleki jestem od tego, żeby być hura optymistą i cisnąć, że wszystko da się zrobić. Nie, bo tak nie jest, bo życie to bardzo mocno weryfikuje. Szczególnie, że ta wiadomość jest bardzo prosta dawać to komuś, kto się dorobił strasznie dużych pieniędzy, kto osiągnął bardzo dużo, kto nie ma rodziny, kto nie ma dziecka, kto zupełnie inaczej ma zorganizowane życie. Natomiast ja mam bardzo mało czasu na wszystko i z tym mam ogromny problem też czasami, i żeby znaleźć czas na wszystko, co chciałbym robić, spróbować i tak dalej. Walczę cały czas z niemożnością znalezienia czasu na granie w gry komputerowe, niemożnością znalezienia czasu, żeby poczytać wszystko to, co chciałbym przeczytać. Muszę jakoś nad tym pracować. W każdym razie te 130 materiałów, które macie i które ja sam jak gdyby mam na tym kanale, to jest kawał też i samoanalizy, słuchajcie. I podobno niebezpiecznie jest analizować się samemu i o tym troszkę będziemy też w materiałach nagrywać, bo jest parę takich rzeczy związanych z naszym umysłem i tym, co on z nami robi, prawda? O których trzeba wiedzieć, o których trzeba pamiętać i z którym się spotykasz, kiedy zaczynasz się nad sobą zastanawiać. Ale to była fantastyczna przygoda i myślę, że to wszystko to zostaje, dalej jedziemy w tą stronę, czyli te trzy materiały tygodniowo w takiej, a nie innej formie, która jest daleka od takiego nie powiedziałbym profesjonalizmu, ale ja zupełnie inaczej w pracy i na co dzień się poruszam i tak dalej. Jestem bardzo tak na luźno nakręcając te filmiki, bo jednak ubranie i tak dalej nie pasuje do tego, co robię na co dzień, ale taki jestem. To jest po prostu tu, kiedy jestem przed tym telefonem, przed tą kamerą w telefonie, ubrany tak, a nie inaczej, mogę nagrywać właśnie takie, a nie inne materiały i tyle. I tak to będzie, myślę, dalej szło. Być może będę nawet troszkę więcej nagrywał. Zobaczymy. Czasami jest tak, że mam bardzo dużo pomysłów na nagrania, a czasami jest tak, że trochę tych pomysłów brakuje i wtedy powstają bardziej te filmy z partyzanta albo bez przygotowania, bo tak jak wam mówiłem, że czasami rozpisuję sobie po prostu na kartce, żeby nie pominąć niczego istotnego, co chciałbym powiedzieć. Ale tak czasami po prostu mówię te parę minut po prostu to, co myślę. Na pewno nie byłoby tego też po części bez was, więc za to po raz kolejny muszę podziękować, bo to, że jesteście ze mną, te osoby, które oglądają i te nowe osoby, które doszły w ciągu roku, te, które są od początku, to też jest fantastyczny temat, bo pokazuje mi to pewne rzeczy i potwierdza i zaprzecza też pewnym poglądom, które mam na temat ludzi, więc dziękuję wam za to serdecznie. I tak naprawdę chyba powinienem jeszcze powiedzieć, że brakuje mi jednej rzeczy,
I to, do czego chciałbym dojść, to większa dyskusja na temat tego, co nagrywam z osobami, które to oglądają, bo dostaję feedback od osób, które mnie dobrze znają i one trochę inaczej na to patrzą. Natomiast ja jestem ciekawy, co myślą osoby, które są w zupełnie innym wieku niż ja, które są w zupełnie innej sytuacji niż ja i które mają obojętnie no coś innego po prostu, bo są inne i tak dalej. Więc to tak naprawdę mnie interesuje, bo myślę, że możemy na tym skorzystać. Słuchajcie, zachęcam Was oczywiście, jeżeli używacie Instagrama, znajdziecie mnie tam, Marcin Lelątko, bez problemu namierzycie. Wrzucam tam trochę zdjęć, specyfika mojej pracy najprawdopodobniej będzie taka, że będę dużo podróżował, więc może trochę elementów takich się też tam będzie pojawiało. Natomiast po takie bardziej stonowane i profesjonalne elementy zapraszam również na LinkedIna, gdzie wrzucam różne materiały i gdzie też się udzielam. Chyba tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że po świętach wszystko u Was ok. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli dotarliście do tego momentu, jak tam z karpiem i serniczkiem poszło w takim razie. A ja zapraszam jeszcze na to pożegnanie 2018 roku i podsumowanie mojej aktywności nie tyle mentalnej, bo ten filmik jest takim podsumowaniem aktywności mentalnej, ale również tej fizycznej, która równie ważna stała się dla mnie przez ten rok. Tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!